byliśmy tym zespołem dominującym, tylko zabrakło nam trochę konkretów w polu karnym przeciwnika, bo kilka takich klarownych sytuacji stworzyliśmy do zdobycia bramki i przy lepszej tej finalizacji moglibyśmy zejść z prowadzeniem dwubramkowym. Na pewno byłoby się łatwiej. Mieliśmy problem z stałymi fragmentami w pierwszej połowie, żeby połapać, bo gdzieś tam dochodzili do tych sytuacji, a druga połowa gdzieś nie poszła bardzo mocno po naszej myśli. Te ataki szybkie nas tutaj wykończyły. Gdzieś ta faza przejścia z ataku do obrony nie funkcjonowała tak, jakbyśmy tego chcieli. Wydaje mi się, że to tak na gorąco było takim... To było główną przyczyną naszej porażki w dniu dzisiejszym, ale mówię, trzeba wyciągnąć wnioski, podejść do tego w sposób mocno analityczny. Mamy tydzień czasu, zaczynamy zaraz maraton, bo mamy mecz w Stargardzie, następnie Warta Poznań i derby z Elaną i musimy się jak najlepiej do tego przygotować i mówię, wyciągnąć wnioski i wrócić do regularnego punktowania, w szczególności w meczach domowych. Trochę takiego rozluźnienia się wkradło w fazie budowania. Niektóre decyzje były nieadekwatne do sytuacji na boisku, przez co wydaje mi się, że napędziliśmy trochę pogoń, ale to mówię, trzeba było się otrząsnąć i grać. Na pewno jest pozytywne, że straciliśmy dwie bramki w krótkim odstępie czasu, ale od razu zareagowaliśmy, strzeliliśmy i szkoda, że nie przetrzymaliśmy tego i nie poszliśmy po trzecią, bo zawsze czy po strzelonej, czy po straconej bramce to jest ważny moment. Dobrze zareagowaliśmy na drugą straconą, ale szkoda trochę, że nie zareagowaliśmy odpowiednio po zdobytej bramce. Z optymizmem można patrzeć na tą pierwszą połowę tej rundy. Jesteśmy na drugim miejscu, mamy tych punktów 20-21. Teraz już może zejdzie z nas presja takiego lidera, że to my musimy uciekać, teraz zaczniemy gonić, a wyścig jest długi, a do półmetku całej rundy jeszcze bardzo daleka droga.